Dzień dobry, witam serdecznie. Z nami pani Aleksandra Grabias, czyli Miss Kaszuby Biegają 2017 oraz złota honorowa uczestniczka tegorocznej edycji. Może na początku opowie pani, czym się pani zajmuje na co dzień, co pani robi, jak wygląda pani dzień. Witam serdecznie. Na co dzień pracuję jako dietetyk sportowy oraz nauczycielka języka niemieckiego. No mój dzień różnie wygląda, w zależności jak mam klientów, jak mam uczniów oraz kiedy zdecyduję się na trening. To może pozdrowię jakoś pani po niemiecku widzów. Guten Tag. No i dalej, a jak rozpoczęła się pani historia z bieganiem? Szczerze mówiąc, najpierw moja historia rozpoczęła się z rowerem. Później wyjechałam do Niemiec na staż nauczycielski, gdzie nie miałam ani roweru, ani kasku, ani butów na rower, jedynie tenisówki, więc stwierdziłam, że trzeba zacząć biegać. No i tak mi się to spodobało, że teraz bieganie jest numerem jeden. Numerem jeden, ale czy w bieganiu bywają jakieś chwile załamania, beznadziei? Jak to wygląda? Znaczy załamania jedynie tkanek łącznych, a jeżeli chodzi o załamania psychiczne albo rezygnacja z biegu, to w żadnym wypadku nie. A co przekazałaby pani innym osobom biegującym? Co bym przekazała? Że najważniejsze to czerpać radość, przyjemność z tego, co się robi. Ogólnie starty w zawodach moim zdaniem jest coś fajnego, ponieważ można spotkać nowych ludzi, zawrzeć wartościowe znajomości oraz realizować się, no i wyznaczać sobie coraz lepsze cele. Jest pani dietetykiem sportowym, to czy przychodzą może do pani jakieś osoby, które chciałyby uprawiać sport, a nie mogą, nie stać ich na to, ponieważ na przykład mają nadwagę? Czy są takie sytuacje i co pani im doradza? Bardzo dużo mam takich klientów, którzy chcą zacząć biegać, niestety, że tak powiem, ilość tkanki tłuszczowej nie pozwala jeszcze na to, ponieważ moim zdaniem bieganie jest tak specyficznym sportem, że najpierw trzeba doprowadzić się do jednak odpowiedniej wagi, dopiero zdecydować się biegać, żeby nie było niestety jakichś przeciążeń, kontuzji i tak dalej. Dlatego na początku polecam zawsze rowery, siłownie, Northern Walking, różne spacery, naprawdę i bieganie, odżywianie, no to jest podstawa. Nie da się schudnąć tylko poprzez sport, jeżeli nie połączy się tego z odpowiednim żywieniem. A jak pani je na co dzień? Dużo. Znaczy jem dużo warzyw, owoców. Staram się dobrze łączyć aminokwasy, węglowodany. Też każda pora dnia jest nastawiona na raczej inną zawartość w potrawach. Dzień zaczynam od węglowodanów, kończę dzień raczej na białku. No i wszystko zależy też od startów, od treningów, ponieważ kiedy dużo ćwiczę, dieta też jest inaczej ułożona. W momencie, kiedy mam okres roztrenowania, też przerzucam się na inny sposób żywienia. No, czyli jak widzimy, pani Aleksandra dużo nad sobą pracuje. Chce, aby jedni były najlepsze. Dlatego też biegacze, biegaczki zauważyli ją jako Miss Kaszuby Biegają. Jak się pani czuje z tym tytułem? Bardzo zabawnie. A jak poczuła się pani wtedy, gdy na gali Kaszuby Biegają wyczytano pani nazwisko? Bo wcześniej robiłem wywiad z panem Markiem dzisiaj i był on bardzo zaskoczony. A jakie emocje pani towarzyszyły? Też byłam bardzo zaskoczona i szczerze mówiąc, przyjęłam to z takim przymrużeniem oka, ale bardzo mi jest miło i cieszę się, że tak powiem, nie liczy się tylko sztuczność, tylko też naturalność i raczej ludzie zwracają też uwagi na inne aspekty. No a dlaczego biega pani w Kaszuby Biegają? Bo jest to bardzo przyjemny cykl, przeważnie jest ładna pogoda, fajne trasy, no i jest to taka odskocznia od asfaltu i od, że tak powiem, szarej rzeczywistości, która jest w mieście. No i można, zdecydowanie można poznać nowy teren. Jestem z gdańszczanką od urodzenia, powiem szczerze, że wiedziałam, że są tylko Kartuzy i Kościerzyna. Nie znałam żadnych innych miejscowości, a teraz uważam, że jestem specjalistą od Kaszub. No i można zachęcić innych, żeby biegali razem z nami, razem z panią tutaj, żeby pojawiali się na startach? Oczywiście, zachęcam wszystkich, ponieważ jest to naprawdę, no chyba najlepiej zorganizowane biegi, w jakich biorę udział. Mocne słowa. 7 czerwca rozpoczyna się 3-dniowy festiwal biegów Polski Północnej. Pierwsza edycja tego wydarzenia. Czy może słyszała pani o tym, czy chciałaby pani wziąć udział? Również będzie półmaraton Stolema w ramach właśnie cyklu Kaszuby Biegają.
czy może zaprosić innych? Czy ma Pani jakieś plany wobec tej imprezy? Znaczy jestem zapisana, więc plany są, będę startować i miejmy nadzieję, że zdrowie dopisze, jak najlepiej pójdzie. No i liczę na pogodę. Czyli zamierza Pani zdobyć tytuł hardrunnera? Zdecydowanie. No może to zachęci Pani innych, żeby też przyjechali do Wdzyc na te 3 dni na wypoczynek i żeby pobiegali. No to zachęcam wszystkich, zdecydowanie ludzi spoza Trójmiasta, żeby przyjechać do tak wspaniałej miejscowości, jakim są Wdzydze i poznać tereny kaszubskie.